To zaczynamy czwartą i ostatnią już konferencję z tego cyklu i czytamy ostatni fragment z 14 rozdziału Ewangelii Łukasza. Szły z nim wielkie tłumy. Jezus zwrócił się do nich i powiedział Jeśli ktoś przychodzi do mnie, lecz bardziej miłuje swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także swoje życie, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swojego krzyża i nie idzie za mną, nie może być moim uczniem. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie, aby obliczyć koszty, czy ma na wykończenie? Bo gdyby położył fundament, a nie zdołał dokończyć budowy, wszyscy, którzy by to widzieli, drwiliby z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał dokończyć. Albo który król, gdy wyrusza na wojnę przeciwko innemu królowi, nie siądzie naprzeciw i nie rozważy, czy może z dziesięcioma tysiącami zmierzyć się z tym, który idzie przeciwko niemu z dwudziestoma tysiącami. Jeśli nie może, to wysyła poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc żaden z Was nie może być moim uczniem, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada. Sól jest pożyteczna, lecz jeśli sól straci swą właściwość, czym ją przywrócicie? Nie nadaje się ani do ziemi, ani na nawóz, więc się ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Kończymy tym zdaniem. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jeszcze na koniec do tego zdania wrócimy, ale no właśnie tu jest jakby to cały czas uczniowskie szema. Że ja chcę słuchać. Chcę słuchać, żeby usłyszeć, chcę słuchać, by być posłusznym temu słowu. I to nie tylko słuchać uszami, ale słuchać całym sobą. Kiedyś taką lekcję dostałem na dachu klasztoru w Poznaniu. Jak mnie przeor poprosił, żebym towarzyszył panu Monterowi, od anteny satelitarnej. I on tam coś poprawiał przy tej antenie. Ja tak stoję w tym habicie, tak rozwiany na tym dachu, bo to duży klasztor. I nagle go pytam tak: A proszę pana, a tak naprawdę od czego zależy ten obraz tam na dole w telewizorze? Od tego talerza, od tego nadajnika, od tego jak to jest ustawione, jak to jest wysoko, czy od tego kabla. I on tak na mnie spo, spojrzał, taki zdumiony, tak no, wzruszył ramionami i powiedział od wszystkiego. <noise> Dla mnie to była bardzo ważna lekcja duchowa. <noise> Bo my czasami się pytam: a od czego zależy nasza modlitwa? Od wszystkiego. <noise> nie? To nie jest tylko tak, że aha, jak ja będę klęczał, czy będę stał, Wezmę, nie wiem, odpowiedni czas, odpowiednią postawę, yy, odpowiednią formę modlitwy i tak dalej. Nie. Od wszystkiego, co jest w twoim życiu. Jak jesz, jak śpisz, jak pracujesz, gdzie mieszkasz, jaka jest pora roku. Nie? To, to jest taka pokora, którą też, yy, której też potrzebujemy właśnie z tej uważności, która się bierze. Taka druga historyjka, która też mi tutaj pomagała w tym, którą chcę się podzielić, z tego jazzowego świata. Ja jak takiego znanego bardzo jazzmena Archie Shippa chyba spytał dziennikarz o to, jak pan nagrał już tyle płyt, setki płyt, grał pan z najlepszymi jazzmenami na świecie, tysiące koncertów. Czy panu jeszcze w ogóle... Robi różnicę, czy, że Pan jest nagrywany, czy nie. Na co on powiedział, proszę Pana, mnie robi różnicę, jeżeli ładna dziewczyna siedzi w pierwszym rzędzie. Ale ja nie mogę sobie przez to, czy z jakiegokolwiek innego powodu, grać, pozwolić grać tak, jak nie chcę. <laughs> to jest jakby, jakby ta pokora, że ja wiem, że wszystko na mnie działa. Jeżeli jestem wrażliwym człowiekiem, jeżeli rzeczywiście wzrastam w tej wrażliwości, w tym słuchaniu, całym sobą, to dla mnie wszystko ma znaczenie. ale jednocześnie to ja decyduję, co ma jakie znaczenie. Ja tak nad sobą pracuję, żeby wykorzystywać to, co mi sprzyja w tej sytuacji, a jednocześnie nie dawać się temu, co mi nie sprzyja. Wybierać to, co prowadzi mnie do tego celu, który sobie wyznaczyłem i zakładam, a rezygnować z tego, co nie prowadzi do tego celu. No? Dlatego potrzebuję cały czas rozeznawać, właśnie, co jest co w moim życiu, co mi służy, co mi nie służy. No? Jeszcze jedną miałem anegdotę, nawet w pierwszej konferencji to powiedzieć, ale teraz mi to wraca. Nie? Też tak, takie. Znanie czy poznawanie swojej miary. Nie? Bo my czasami też tak żyjemy, trochę to jest taka y, polska natura, prawda? Że tak wszystko albo nic, prawda? Piwnica, strych, prawda? jeździmy tą windą, prawda? Od sukcesu do porażki bez tych pośrednich kroków, praktycznie. Nie? No taki podobno sangwinika, taki jest styl, prawda? Czy teraz się mówi o borderline, prawda? Więc ok. Nie? Natomiast rzeczywiście coś takiego jest w nas, że łatwiej nam być na szczycie i w piwnicy niż gdzieś właśnie po środku, I, i tym samym, jakby bardzo trudno nam wtedy znaleźć swoją miarę, kim ja właściwie jestem, bo widzę, nie jestem taki, nie jestem taki, nie jestem z piwnicy, nie jestem z dachu, ale jaki jestem, nie wiem. Jest taka anegdota. Y czy historia z Ojców pustyni? Jak jednemu księciu nie podobał się bardzo mnich, który żył na pustyni, miał on wielu uczniów, no i tam różnymi sposobami chciał go z tej pustyni e, przepędzić. No ale mnich był rozpoznawalny, znany, lubiany, kochany, szanowany, więc nie było tak prosto temu księciu wygonić go z tej pustyni. Więc ostatecznie znalazł tylko taki sposób, że może go przekupić. Więc przyjechał, no i mówi, dam ci tysiąc dukatów, żebyś odszedł z tej pustyni. Ten mnich zostawał nieporuszony. Mówi, dam ci dziesięć tysięcy dukatów, żebyś odszedł z tej pustyni. No, on też pozostawał nienaruszony, nieporuszony. Dam ci sto tysięcy. Wtedy wziął mnich kij i wypędził księcia. Uczniowie pytają go, dlaczego ojcze, gdy powiedział tysiąc, pozostawałeś nieporuszony, gdy powiedział dziesięć tysięcy, pozostawałeś nieporuszony, a gdy powiedział sto, wziąłeś kij, go wypędziłeś. Na co starzec powiedział, bo niebezpiecznie zbliżył się do ceny, za którą można mnie kupić. Nie, Nie jestem bezcenny. Pokora nie o to, nie na tym polega, że ja nie znam miary, że jestem wszystko mogę, albo że nic nie mogę. Nie ma wszystko, nic. Wiem, że moja cena jest taka. I jeżeli ktoś by chciał zapłacić więcej, mogę stracić swoje życie. No, znaczy, ta pokora, która jakby szuka właściwej miary, a przez to też właśnie właściwego sobie miejsca, właściwej dla siebie misji, nie? którą objawia mi Bóg, bo Bóg najlepiej widzi, do czego ja jestem zdolny, oczywiście tak jak mówiliśmy sobie o rozmnożeniu chleba, nie sam z siebie tylko, ale w jedności z nim, co nie tylko ja mogę ja sam z siebie, bo to generalnie nie jest zbyt interesujące dla Pana Boga. Może nawet nie powinno być interesujące nawet dla mnie czy dla innych. Bo dużo większy kapitał jest i dużo więcej jest do zyskania, kiedy ja jestem razem z Bogiem. Bo wtedy możemy niepomiernie więcej niż to, co ja mogę sam z siebie. Nie? Więc nawet nie o to chodzi, żebym ja odkrył to, kim ja jestem sam z siebie, nie? tylko kim ja jestem w oczach Ojca, w Bogu. Nie? Owszem, mam też swój charakter, nie wiem, swój temperament, swoje ograniczenia. No nie wiem, jak nawraca się święty Paweł, nie przestaje być świętym Pawłem. Nie? Dalej jest nerwusem, nie? dalej jest mały, narwany, nie wiem, co tam jeszcze o nim można dużo powiedzieć. Ale no, jakby to nie o to chodzi też Panu Bogu, żebyś ty się tak zmienił, żebyś ty nagle, nie wiem, z takiego choleryka stał się takim flegmatycznym, zrównoważonym, prawda, albo właśnie, że z takiej właśnie zachukanej, prawda, nagle, żebyś się stała gwiazdą wieczoru, prawda, no, może tak, może nie, no, jakby nie wiem, no, jakby nie o to chodzi, żeby, że musisz się tak przekraczać, że przestajesz być sobą, jakby to nie jest ten temat, ja? przypomina mi się, miałem taką w duszpasterstwie Helenkę, taką cichutką, drobniutką dziewczyneczkę, i kiedyś taki Filip mówi: Helenka, ale ty umiesz się tak wkurzyć? A ona powiedziała: Ależ oczywiście, że nie. No, niedawno ją spotkałem. Mówi: Ojcze, już umiem. Nie? No, ale to, ale to jest takie. Znaczy, to nie w tym jest rzecz, że, że ja mam być nie sobą. Nie? Tylko ja mam być sobą w Bogu, sobą z Bogiem. Nie? Jakby i to jest to, czego ja szukam. Dopiero to daje mi jakąś pełnię. Nie, nie, nie sam z siebie jestem, jakby. Nie? Tak jak sam Pan Bóg mówi właśnie, że jestem w trójcy. Nie, nie jestem sam. Jestem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Jakby, więc jak myśli o nas, nie myśli. O nas w jakimś sensie laboratoryjnym, wyekstrahowanym. On mnie widzi. To nieprzypadkowo Pan Jezus nas uczy, żebyśmy się modlili ojcze nasz, a nie ojcze mój. Nie? Nie? I to nie jest jakby przeciwko mojej niepowtarzalności, indywidualności, ale że ja wybrzmiewam w pełni dopiero w kontekście. Nie? Że mogę być tą perłą, już tak jeszcze tym obrazkiem się posłużę. No, ale perła piękniej wygląda w kolii jakiejś, czy jakoś w jakiejś oprawie. Nawet jak jest jedna, ale ładnie oprawiona, no to ona lepiej wygląda niż taka po prostu. Znaczy, że, że, że to jest ten moment taki, aha, że to nie jest przeciwko mnie. Jeżeli trafiam w ręce wszechmogącego, to ja nie muszę się bać, bo on nie chce dla mnie źle. Nie chce, żebym ja wyglądał gorzej, nie? Codziennie piękniejsze, ale dzisiaj to już przesadziłem. Prawda? Jakby, że, jakby w tym sensie, że codziennie jestem lepszy. Tutaj pamiętam też, mieliśmy rekolekcje kapłańskie z siostrą Bridge McKenna, którą już przywoływałem kilka razy, jeszcze ją przywołam raz. Ale tutaj pamiętam z ojcem Kevinem, takim już świętej pamięci, misjonarzem, Vincentego a Paulo. Spytaliśmy jako księża, tak, tak przy kawie właśnie. No no ale które takie rekolekcje pamiętacie jako najlepsze? I Kevin, on, ma, on był Irlandczykiem, więc miał takie irlandzkie poczucie humoru. On mówi, najlepsze są oczywiście te. I my, ha, 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 nie, że żartuje. On mówi, nie żartuję tym razem. Ja wierzę, że dziś jestem bliżej Boga niż wczoraj, więc dzisiejsze rekolekcje są lepsze od wczorajszych. To wynika nie z tego, że mi się podobały, albo nie wiem, że coś tam się wydarzyło. Nie. Ta lepszość bierze się z tego, że jestem bliżej Boga. Czyli, że jestem bardziej sobą niż kiedykolwiek wcześniej. Bo wierzę, że wczoraj byłem dalej od Boga nie? niż dziś. Więc to jest dokładnie to, czego my szukamy. Nie? I z tego słuchania. Całym sobą z tej uważności właśnie to się bierze. Nie? Jednocześnie już widzimy w tym fragmencie, że jesteśmy poza domem faryzeusza, bo już czytamy w pierwszym zdaniu, szły z nim wielkie tłumy. Jezus zwrócił się do nich i powiedział. Czyli już jesteśmy poza domem faryzeusza, wyszliśmy z domu faryzeusza, ale jeszcze jesteśmy w czternastym rozdziale Łukasza, więc cały czas to jest ten sam temat. I tu pada właśnie to zdanie, o którym zaczęliśmy już mówić w poprzedniej konferencji. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, lecz bardziej miłuje swego ojca, matkę, żonę, dzieci, braci, siostry, a także swoje życie, nie może być moim uczniem. Niektórzy mówią, bo to różnymi obrazami można się posługiwać. Czy mi oddasz kierownicę swojego życia? Czy pozwolisz mi być panem? Nie? To jest choćby historia ojca Niero Cantalamesy, który był już postawionym profesorem, nie? któremu było dobrze, był, można powiedzieć, ustawionym jak na Franciszkanina, kapucyna aż za dobrze. I to, że on został teraz kaznodzieją papieskim, był kaznodzieją Jana Pawła II, Benedykta XVI, teraz jest Franciszka, został kardynałem i tak dalej. Prawda? Można powiedzieć, zrobił karierę kościelną. Nie, ale to nie w tym rzecz. Pytanie do niego nie było takie, czy ty chcesz być kaznodzieją, albo właśnie, czy chcesz zmienić swój... Nie. Czy oddasz mi kierownicę swojego życia? I tak jak wczoraj trochę opowiadałem, że mnie było bardzo trudno oddać kaznodziejstwo, no to on wprost przyznaje się, że on lubi kontrolować życie swoje. Ja? Że on lubi, nie tak, że jakby wszystko tam jakby, czy jest dominujący. Raczej też jest, należy do takich ludzi, jak go znamy, pokornych i takich raczej cichych, niż takich gwiazdorów. Nie? Ja. Natomiast, Lubił kontrolować. Nie? To, że jestem cichutki, czy powiem tak jak Helenka, ależ oczywiście, że nie, to nie znaczy, że nie kontroluję życia. Nie? Mogę być bardzo cichy i bardzo kontrolować. Nie? Słyszałem taką jedną hi historię, ona troszkę mnie zmroziła, no ale tak dla pokazania. Jeden z Dominikanów, nie, nie z Polski, był kiedyś na lotnisku i tam czekał na bilet, i przed nim w kolejce na lotnisku był jakiś taki biznesmen. I kupując bilet, właśnie zrobił tam jakąś karczemną awanturę tej sprzedawczyni na lotnisku. Po prostu tam ją zrównał z ziemią, zmieszał z błotem, podeptał nie wiem, jeszcze zalał nie wiem, jakimiś pomyjami. Więc jak ten dominikanin był tego świadkiem, no chciał ją tak pocieszyć, nie? Bo myślał, że już jest tak stłamszona i zniszczona, że ma nie tydzień, miesiąc, może całe życie z głowy, nie? Tak się na niej wyżył ten gość. Więc on mówi, proszę pani, proszę się za nadto nie przejmować, może czasami człowiek ma jakiś trudny czas, zły dzień. No i tak kilka takich zdań powiedział. A ona tak cichutko mówi: Ale ja się nie przejmuję. Po prostu ten pan leci do Nowego Jorku, ale jego bagaż poleci do Sydney. <grymna> <grymna> na cichutko, na zimniutko. <grymna> Wtedy. To ten Dominikanin się przeraził tym, co ona z nim zrobiła. My możemy to zrobić w białych rękawiczkach. Wszystko. Nie, ja się, że... Ale tak naprawdę Pan Bóg patrzy na moje serce. Co tam tak naprawdę jest? Czy ono jest gorące miłością, czy nie jest? Nie. Czy rzeczywiście jego poszukuje, czy nie? Czy rzeczywiście jest wytęsknione, czy wyczekuje, czy nie? Czy jest otwarte, czy jest gotowe, właśnie? Czy rzeczywiście stawia go na pierwszym miejscu, czy nie? Czy jednak z jakichkolwiek powodów, właśnie moja mama, mój tato, moja żona, moje dzieci, moje pole, woły są ważniejsze? Z najszlachetniejszych powodów. Nie? I to nie jest tak, bo czasami tak to odbieram. Ja wielu ludzi takich niestety spotykam, co tak to odbierają. Jakby przyszedł taki buldożer, właśnie pan Jezus, i mówi: Jak mi tak nie zrobisz, to ja ci tu pokażę. Nie. Pan Jezus przychodzi i mówi prawdę, jak nauczyciel. To nie zadziała. Jeżeli ja nie będę pierwszy, to, całe, to cała ta Ewangelia, to wszystko, co ja mam wam do powiedzenia, całe zamysły Boże, po prostu nie zadziałają. To jest, używając tego obrazu z winnym krzewem. Jeżeli nie natniesz winnego krzewu i nie natniesz latorości, nie połączysz tak, jak trzeba to połączyć. Teraz tam nie wiem, sadownicy tam jakąś maścią posmarują owiną folijką. Jeżeli zrobisz wszystko tak jakby trzeba było, tylko na przykład nie natniesz tej korytu, nie zadziała to. Jeżeli nie zrobisz tak jak ja ci mówię, po prostu to nie działa. Natomiast jak Zrobisz tak, jak mówię, zapewniam ci, że zadziała. I nie, że jesteś zły, czy jesteś dobry. Nie? Bo słyszymy na przykład, że jak będziesz spełniał przykazania, to ja cię będę miłował. To nie jest warunek na takiej zasadzie, aha, jak mi spełnisz przykazania, ja to zobaczę, ocenię, zdasz egzamin, to wtedy ja cię będę kochał. Z łaskawości swej. Nie, on mówi: Bez tego nie płynie miłość po prostu. No to jest, czasami to jest tak, nie chcę tego zbanalizować całkiem, ale to czasami jest tak banalne, że ktoś mówi: Nie gotuje się woda, a włączyłeś do prądu kontakt w czajniku. A nie, no to. Chyba się nie. Akurat w tym na prąd się nie ugotuje. Aha, no to... Jak włączę, to się ugotuje? Tak. Aha, dziękuję. Tylko, że my, To tak jakbyśmy powiedzieli. Gdy niebe włączysz do prądu tego czajnika, to zobaczysz, co cię spotka. Piekło. My to włącz... Pan Bóg mówi, włącz kon, do kontaktu, a my już słyszymy, piekło! Skąd? No już tam wszystko mam tak poukładane, że jak wrzucam słowo takie pod tytułem włóż do kontaktu, to ja już słyszę i widzę i nie wiem, odczuwam wszystkie piekielne y, y, nękania. To jest tak, to się bierze z jakiegoś lęku, z jakichś takich fałszywych przeświadczeń, które w sobie mamy. Ale to nie, nie chcę też powiedzieć, że o Panu Bogu jest wszystko jedno, jak ja żyję. To nie o to chodzi. Nie. Tylko że jak mnie pytasz, jak to, no to ja ci mówię, to się robi tak. Tak się wszczepia latorość winnych krzew, tak się gotuje wodę w czajniku elektrycznym. Już. Robimy to? No i oczywiście, że też jest coś takiego, że nie o to chodzi tylko, że aha, jak ugotuję wodę w czajniku elektrycznym, to od razu to znaczy, że będzie wielkie przyjęcie. No nie, no to jest woda dopiero, która się przyda na przykład do kawy na wielkie przyjęcie. No ale jak nie ugotujesz wody, czasami doświadczamy, prawda? Żebyś wypił kawę, co prawda już jest późno, prawda? No ale, no to na szczęście kogoś znajdziesz z, ze szczajnikiem w pokoju, bo już na przykład, no nie, nie, no taka fizyka jest, że jak ten baniak duży napełnisz, to jak włączysz do prądu, to za minutkę nie jest gorąca. No. I tak samo jak, nie wiem, wymyślisz sobie, nie wiem, że będziesz coś robił, jakieś dzieło, choćby właśnie nawiązując do wczorajszej prezentacji, na przykład oratorium, no to to, że dzisiaj wymyśliłeś, to nie znaczy, że jutro w Bielsku będzie oratorium. No ale, ale jak to tak? Oburzmy się na to. Powinno na skrzydłach anielskich spaść z nieba. I my jeszcze nie zdążymy dobrze wrócić do Bielska, a tam już wszyscy czekają z nożyczkami na przecignanie wstęgi. I już biskup dawno jest zaproszony i tam już święci, prawda? I już w ogóle przyjeżdżamy, a on mówi, już wszystko poświęcone. Nie, ale no, powie... no trochę my tak chcemy, nie? Albo pójdziemy w jedną, to się nie uda. Nie, to się nie da. Albo w drugą, że już powinno być dawno zrobione. No, poczekaj, no. masz czajnik, woda nalana, do prądu włączone. No to za chwilę będzie wrzątek. To teraz poszukajmy kawki, może cukier, jak to lubi, może mleczko. Nawet można kupić sojowe, jak ktoś ma fantazję, czy waniliowe. No i zaczynamy. Może ktoś przyniesie ciasto. Ale jakoś tam popychamy temat. Nie? No i nagle takie wydarzenie w Kalwarii jest możliwe. Nie? Znaczy, przepraszam, że ja może tak to spłycam, nie? ale generalnie to cały czas na tym polega. Tak jak spotykają apostołów Grecy, tak jak czytamy w Biblii, i mówią do Filipa, panowie, co mamy robić? Nie? Usłyszeli, jest pan Jezus, usłyszeli, jest nowy pomysł, jest projekt, jest ewangelizacja, prawda? są apostołowie. Pan Jezus zmartwychwstał. Jeszcze wtedy nie zmartwychwstał, przepraszam, to było jeszcze wcześniej troszkę. Ale to mi się tak podoba to zdanie. Nie? Panowie, co mamy robić? No to panowie mówią, no to tutaj, pan. To, 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 no to robimy. Jak robimy, to jest zrobione. Jak nie robimy, to nie jest zrobione. Już. Ja. Ja. Więc nie wiem, przed czym dokładnie stoicie, bo ja też pierwszy raz wczoraj to słyszałem. Jakby ten pomysł, jak to rozeznacie, to już jest wasz problem. No ale gdy chcecie, znaczy, żebyście nie byli naiwni, to znaczy, że nie zrobi się tego pstryk, albo też nie jest tak, że to jest całkiem nie do zrobienia. No trzeba kilka rzeczy popatrzeć, kilka posłuchać, o kilka się pomodlić, trochę porozmawiać, trochę podecydować, no i zobaczymy, nie? No i tyle, nie? To, co jest ważne... Aby się nie bać tego słowa miłości, które zawsze jest za duże, które zawsze jest na wyrost. Jak Pan Bóg wypowiada swoje obietnice miłości, one zawsze są większe niż my jesteśmy w stanie unieść. Możemy oczywiście mieć też problem taki, właśnie jak z tego małego ziarenka ma być to drzewo. Trochę nie, nie widzimy, jakie przejście tu może być, ale że zasadniczo. Aż nas często, myślę, że wielu z nas, jak tu jesteśmy, mamy takie doświadczenie, że ta miłość i objawy miłości Pana Boga aż nas zatykają. Że on tak to umie przewidywać, że on tak to umie składać, że nawet jak patrzymy na nasze życie, gdzie byliśmy pięć lat temu, gdzie jesteśmy dzisiaj, nie? jakby jak nas przeprowadził przez takie czy inne sytuacje. Nie? ilu z nas miało nie wiem, nowotwory, a już nie ma na przykład, albo właśnie myślało, że będzie nie wiem gdzie indziej, a jest tutaj, albo wręcz odwrotnie, myśl, jakby, jakby, tyle różnych doświadczeń, które ci, mimo naszych sklerotycznych serc i jakichś właśnie, nieskoro ich dowierzenia, Właśnie, że nagle widzę, że to się stało, to się stało, to się wydarzyło, tutaj błogosławieństwo, tu łaska. Nie? Tego nie rozumiem, tego nie rozumiem. Nie? Właśnie to, to nie lękanie się Słowa Bożego, nie lękanie się Słowa miłości. A jeżeli mówimy o lęku, to może po prostu to jest najbliżej bojaźni Bożej. Co to jest bojaźń Boża? Nie? Jeden z darów Ducha Świętego. No, że ja się boję urazić miłość. Że ja tak słucham słowa pełnego miłości, że moją odpowiedzią jest obawa, że mógłbym urazić tę miłość. Nie? To jest bojaźń Boża. To jest jedyne, co się ma, czego się mamy bać. Nie? Właśnie, że ja mogę właśnie nie przyjąć tej miłości. Że, że ona przyjdzie. A ja jej nie przyjmę w całej swojej obfitości. To, co Pan Bóg zawsze robi, to widzimy w Jezusie najbardziej, że zasadniczy ciężar On i tak bierze na siebie, że jeżeli przychodzi z jakąś obietnicą, jeżeli chce z nami zawierać jakiekolwiek przymierze, to On mówi przede wszystkim: to jest oparte na mnie. Bo ja jestem kamieniem węgielnym, bo ja jestem fundamentem, a ciebie zapraszam, żebyś był częścią, żebyś była częścią tej Bożej budowli. I tak jedni są apostołami, inni prorokami, inni ewangelistami, inni mają dar uzdrawiania, inni czynienia cudów, inni prorokują. I jest powiedziane, nie wszyscy są apostołami, nie wszyscy prorokują, nie wszyscy mają dar języków. Znaczy, to nie o to chodzi, żeby wszyscy robili wszystko i żeby wszyscy byli od wszystkiego. Nie? Że to, co ty masz do zrobienia, jest ważne w tej Bożej budowli, ale i tak wszystko stoi na Panu Jezusie, bo on jest fundamentem, nie? bo on jest kamieniem węgielnym. I dlatego to pierwsze miejsce dla niego jest zasadnicze, bo inaczej cała ta budowla się nie ostoi. Że nie ma co się łudzić że nie przyjdzie burza, nie? że nie przyjdzie krzyż. Dlatego jak Jezus mówi o tym, że jeżeli kochasz ojca, matkę, dzieci, bardziej niż mnie, ale potem, jeżeli ktoś nie bierze krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. To znaczy, przyjdą burze, przyjdzie krzyż. Nie? Tak jak ojciec Joachim, to już kiedyś to mówiłem, powiedział, nie ma życia bez krzyża. Nie ma. No nie jest uczeń nadmistrza. Nie? Jeżeli mnie prześladowali i was będą prześladować, jakby będziecie na tej drodze cokolwiek byście nie zaczęli robić, czy osobiście, czy wspólnotowo, będzie w to wpisany krzyż. Będzie w to wpisany trud. I oczywiście no, jest ten. Yy, ta anegdota, prawda, taka, my ją lubimy kaznodziejsko, że właśnie ktoś dostaje swój krzyż, a ktoś tam mówi, że ale ja bym chciał inny, no i potem bierze te złote, srebrne i tam inne, no i potem ląduje na tym, że jednak i tak najlepszy jest ten mój, prawda? Że on jest na moją miarę, on jest właściwy dla mnie, nie? no i, i to jest, a jednocześnie patrzymy na Jezusa i to nie jest tak, jak po ludzku patrzymy, że on sobie świetnie radzi, nie? Że Droga Krzyżowa to nie jest występ strongmana, który nam pokazuje, ile pompek można z krzyżem jeszcze zrobić. Nie, on upada pod tym krzyżem, on jest zmęczony, i w ogóle ostatni etap to już Szymon, nie niesie, bo już Jezus nie da rady wy wynieść tego krzyża. Nie? To nie jest tak, że, że tutaj, a poradzisz sobie, nie. Tak po ludzku możesz nawet nie poradzić sobie, że ten krzyż cię przygniecie, że pod nim upadniesz nieraz, nie? że ktoś już musi cię, nie wiem, wtargać na tą golgotę, gdzie będziesz oddawał życie, a jednocześnie tak, to będzie moment chwały, bo nie ma zmartwychwstania bez krzyża. Nie ma zmartwychwstania, jeżeli się wcześniej nie umrze. Jakby to jest ten moment obumierania ziarna. Nie? To jest ten moment oddawania życia, nie? do czego nas uzdalnia tylko Bóg, tylko Duch Święty, bo bez Ducha Świętego, nawet jak oddaje życie, to nie jest żadne męczeństwo. Bez miłości oddawanie życia to nie jest żadne męczeństwo. To jest bohaterstwo, może. Ale nam nie chodzi o bohaterstwo, że ja pokazał, nie? jak uprawiam dobrze i jak jestem świetny w kulturystyce duchowej, tylko że chcę być podobny do mistrza. Że chcę być taki jak on. Tak jak on sobie radzić i tak jak on sobie nie radzić. Nie? Ale żeby był zawsze z nim. Dlatego ważne jest też, nie? Żeby no zwyczajnie rozważać mękę pańską, tak powiem. Nie? Że każdy z nas musi sobie znaleźć taki swój sposób w swojej modlitwie, nie? żeby nie tylko wybiórczo czytać Słowo, nie? ale żeby go doświadczać w całości. I jak mówimy, że nie ma bez krzyża, to znaczy, nie ma rozważania słowa bez rozważania męki pańskiej. Czy będziemy to robić, odprawiając drogę krzyżową, czy w jakikolwiek inny sposób. Jakby to już jest nasza droga, ale żeby tego nam nie zabrakło. Nie? Dlaczego? Bo wtedy Pan Jezus jest najbliżej. Nie? I nie o to chodzi, żeby się licytować. To jest bliżej, tu jest dalej, to jest lepsze, to jest gorsze. Nie, że do całości potrzebujemy. Tej całości. Ja? To jest też ważne choćby z takiego powodu, jeżeli mówimy jeszcze do tego, nawiążę raz, żeby przywrócić pierwsze miejsce Panu Jezusowi. To ja potrzebuję Go naprawdę spytać, co mam uczynić, aby przywrócić Ci pierwsze miejsce. Że bardzo często, a może nigdy sam się tego nie domyślę, co znaczy w konkrecie dla mnie przywrócić pierwsze miejsce panu Jezusowi. Że przywołam świętą siostrę Faustynę, jak Jezus do niej mówi: Oddaj mi wszystko. I ona mówi: Ale oddałam wszystko. A on mówi: Nie. Czego ci nie oddałam? I co on odpowiada? Nie oddałaś mi swojej biedy. Nie oddałaś mi swojej biedy. Wszystko to wszystko. Tak? Więc, to jakby to jest to, czy ja naprawdę oddałam, czy ja naprawdę oddałem wszystko? I jeżeli coś pominąłem, ja Ciebie pytam, i proszę, Duchu Święty, daj mi światło, żebym. Naprawdę mogła przywrócić ci, Jezu, pierwsze miejsce w moim życiu. Co mam jeszcze ci oddać, żeby to zostało przywrócone? I tutaj jakby ten moment taki też konkretny, kiedy Jezus mówi: Jeżeli chcesz zbudować wieżę, jeżeli wyprawiasz się na wojnę, to nie jest łatwa rzecz, przed którą stoisz. To nie jest budowa cepa, przepraszam. Że o raz pomyślisz, ruszysz ręką, raz nogą i już jest zrobione. No są takie rzeczy, że tak wyglądają i to jest kwestia choćby właśnie tego włączenia do prądu czajnika. Ale niektóre rzeczy są bardziej złożone. I teraz jest ten moment taki, kiedy Jezus mówi: najpierw usiądź i policz. Czy ci starczy na wykończenie? Nie? I owszem, jedni z nas są wizjonerami i nie za bardzo lubią liczyć. Inni za bardzo lubią liczyć, boją się wizji. Różnie to z nami bywa. Natomiast w Panu Jezusie ja mówię, jest taki i Żyd, i Polak naraz, prawda? To... No, tak jak on mówi, że dla Polaków stałem się Polakiem, prawda? Dla Żydów Żydem, prawda? Ja to tak żartuje. Ale, że no to jest, nie? że on umie być wizyjny i umie policzyć. Pamiętam kiedyś, mieliśmy na takich rekolekcjach na fali wielbienia takiego mesjanistycznego Żyda. On przeszedł tylko raz po parkingu. Bo te rekolekcje organizowaliśmy w Warszawie, żeby było tak w centrum Polski, żeby wszyscy mogli dojechać. On przyszedł po parkingu i mówi tak: Ale po co wy te rekolekcje organizujecie w Warszawie, jeżeli trzy czwarte numerów jest z Poznania? I od razu następnego roku zorganizowaliśmy w Rokitnie pod Poznaniem. Ja się że patrzysz, mówisz: Ale no, zwyczajnie, jakby po co tyle jeździć? Po co tak, jak patrzysz na rejestrację, patrzysz tego, policzyłeś. Oczywiście możesz to przekroczyć, inaczej zdecydować, ale też nie jesteś nieprzytomny. Nie? Czasami, no jakby z motyką na słońce, nie ma sensu, prawda? To ładnie wygląda na zdjęciu, ale tak w praktyce słabo działa. Nie? Więc tu warto usiąść. Ale właśnie blisko tego, co jest wizją, marzeniem, ale też liczeniem Pana Boga. Cokolwiek byśmy w życiu chcieli zrobić. Kończąc już, lądując. Zasadniczo Pan Bóg daje ten jeden warunek, żeby był pierwszy. Powtarzam to z uporem maniaka, ale jednocześnie powtarzam dlatego, że widzę, że diabeł dokładnie tak działa: że pierwsze, czym się zajmuje w nas, w naszej modlitwie, w naszym życiu, to odłączeniem nas w jakikolwiek sposób od Pana Jezusa. Żebym się z nim nie spotykał, nie spotykała, żebym go nie słuchała. Nie? I będzie wymyślał najróżniejsze rzeczy. Na minus, na plus. Duże, małe, średnie. Aby tylko nas oddzielić. Jeżeli tu się nie pozwolimy, to potem nauczyciel nas poprowadzi i nauczy nas tego, czego nam brak, a jednocześnie rozwinie to, co jest w nas silne, mocne i czym chce się posługiwać, bo wie, co w nas złożył. To, co chcę, żebyście zapamiętali zaraz po tej uważności, na którą zwracałem na początku uwagę, to, żebyście, żeby Wam się nigdy z rąk czy z Waszego myślenia nie wymknął ten konkret. To, co w Maryi jest, ale jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Że może do Was przyjść nawet anioł z nieba i nie wiem, co zwiastować. Warto zawsze, jak Maryja, spytać: A jaki jest konkret? Jak to się ma stać? Nie? I warto to Panu Bogu pytanie zadawać, dlatego że On zna odpowiedź. Że nam się może wydawać, że się Pan Bóg boi takich pytań. On się w ogóle nie boi takich pytań. To my Go tak często postrzegamy, że On jest taki na ogólnym, metafizycznym poziomie, a On jest wcielony, On jest konkretny, On wszystko ma policzone. Więc mogę Go tak pytać. Oczywiście On będzie oczyszczał w nas, jakby po co my to pytamy, oczyszczał z naszych lęków, z naszych obaw, z naszych, nie wiem, jakichś wizji, właśnie takich fatalnych, że coś się nie stanie, czy coś się nie spełni. No ale On to może robić tylko wtedy, kiedy my go dopuszczamy do siebie, czyli się z Nim spotykamy, czyli z Nim rozmawiamy, ukonkretniamy to, co w naszym życiu jest. Więc nie bójcie się niczego, co przed wami się odsłania, a jednocześnie róbcie to tylko i wyłącznie z Nim. Czasami tak myślimy o takich wspólnotach, które mają więcej lat. Nie? Wy macie 38. Myślą sobie ludzie, a to się już tak postarzała wspólnota. Ja tak sobie pozwalam powiedzieć, mając 800 lat, prawda? Moja wspólnota. Ale właśnie to wszystko, o czym starałem się wam powiedzieć, to jest przejaw młodości duchowej wspólnoty. Nie od tego zależy, ile my mamy lat, zarówno indywidualnie, jak wspólnie. Ale czy mamy tę świeżość duchową, właśnie tą ufność, nie? a jednocześnie zgadzamy się na bycie uczniami i na dojrzewanie? Ja mam przekonanie, że jeżeli o tym miałem wam głosić przez te dwa dni, to Pan Bóg przygotował na to wasze serca. Nie? Niczego Wam nie brakuje, przepraszam, żeby usłyszeć to słowo. Modliliśmy się wszak też do Ducha Świętego o namaszczenie dla mnie, ale też dla Was, żebyście usłyszeli. Myślę, że ziarno zostało zasiane, a ja za jakiś czas przyjadę, zobaczę, co urosło. Amen.